Witam Was serdecznie. Nazywam się Dominik Piotrowski i chciałem zaprezentować warsztat dedykowany tworzeniu kolekcji oraz wystaw cyfrowych za pomocą otwarto-źródłowego systemu Omeka. Warsztat podzielony został na dwie części. Część pierwsza dedykowana jest instalacji oraz konfiguracji Omeka, natomiast część druga tworzeniu archiwum, kolekcji oraz wystawy cyfrowej. Przejdźmy teraz na pulpit. Takim punktem startowym, od którego chciałbym zacząć, jest mój autorski serwis internetowy, w ramach którego funkcjonuje blog, na którym to opublikowałem otwarty scenariusz warsztatu pod tytułem Muzealne wystawy cyfrowe. I tutaj chciałbym jakby wprowadzić drobne wyjaśnienie, że tak na dobrą sprawę ten warsztat można skalować na różne inne kolekcje, czy to kolekcje biblioteczne, tematyczne kolekcje, kolekcje badawcze. Różne osoby, czy to z instytucji kultury, instytucji nauki, wszyscy zainteresowani mogą skorzystać z tego warsztatu podczas tworzenia własnych cyfrowych kolekcji i wystaw. Przejdźmy sobie do środka. Ten warsztat, czy też scenariusz opublikowany na stronie, to jest tak naprawdę ramowy scenariusz. Natomiast pełne treści warsztatu dostępne są tutaj pod tym linkiem na dysku Google. Wejdźmy sobie do środka, do dokumentu kolekcji i wystawy muzealne w Omeka i zjedźmy sobie troszeczkę niżej. Narzędziami, z których będziemy korzystać, to Omeka, otwartośródłowy Omeka, otwartośródłowy mobilny serwer lokalny Uniform Server, a także edytor kodu Notepad++. Skorzystamy także z fontów Google. Treści dostępne w warsztacie opublikowane są albo pochodzą z domeny publicznej, albo opublikowane zostały na licencji CC BY. Przejdźmy sobie troszeczkę niżej. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, to pobranie Uniform Servera. Możemy sobie tutaj otworzyć stronę Uniform Servera i kliknąć na ten przycisk pobierania. Natomiast ja to już wcześniej zrobiłem. Podzielę teraz ekran na dwie części. Zamknę tutaj na chwilkę te kilka okienek, te kilka kart. Otworzę okno eksploratora Windows i tutaj w pobranych mam Uniform Server. On pobrał się jako archiwum zip, więc należy je rozpakować. Powiedzmy 7-zipem rozpakowujemy. I tak jak mówię, ja to zrobiłem, pobrałem serwer wcześniej, też go rozpakowałem. Tutaj mamy rozpakowany serwer. I teraz kolejną rzeczą, którą należy zrobić, to uruchomienie kontrolera Uniform Servera. Uruchamiamy kontroler. Tutaj w międzyczasie jeszcze trzeba było podać hasło roota. Ja to zrobiłem wcześniej. Powiedzmy muza. I teraz tak. Musimy włączyć na samym początku jeszcze dodatkowe moduły PHP, mianowicie tutaj curl, one były wyłączone, więc należy je włączyć, curl i file info, tak? Te dwa moduły, po czym uruchamiamy Apache. Pokazuje tutaj nam się ekran powitalny i MySQL. Dobrze.
To teraz patrzymy, co dalej. Kolejną rzeczą, jaką należy zrobić, to dodanie użytkownika i bazy danych w phpMyAdmin. Otwieramy phpMyAdmin. Otwieramy phpMyAdmin, idziemy do kont użytkowników i tworzymy nowego użytkownika. Tutaj będą takie trywialne nazwy i hasła. Oczywiście nie polecam tego przy tworzeniu własnych kolekcji i wystaw cyfrowych, ponieważ hasło oczywiście musi być o wiele bardziej skomplikowane. Natomiast tutaj na potrzeby naszego warsztatu to możemy zostać przy takich prostych. Dobrze. I teraz tak. Dodaję konto użytkownika. I tutaj mogę sobie tak naprawdę dzięki temu dokumentowi pewne rzeczy kopiować i wklejać od razu do formularza. Więc tak. Mamy muzę. Lokalny host. Wybieramy localhost. Tutaj wklejamy hasło. Powtarzamy hasło. Tutaj wszędzie jest muza, tak? Widzimy, że to jest muza. I tutaj kolejną rzecz, którą musimy wykonać, to musimy stworzyć taką samą bazę danych z takimi samymi uprawnieniami, tak? Czy tam taką samą bazę danych z wszystkimi uprawnieniami. Tak? Tutaj zaznaczamy i też zaznaczamy globalne uprawnienia. Wszystko. Zaznaczamy wszystko. No i tworzymy takie użytkownika. I dzięki temu stworzyła się również baza danych, tak? Użytkownik i baza danych muza. Dobrze. Kolejną rzeczą, którą zrobimy, to będzie pobranie Omeka. Idziemy na stronę Omeka. Tu już możemy zamknąć. OK. Idziemy na stronę Omeka. No i pobieramy Omeka. Ja już Omeka pobrałem wcześniej. Mam tutaj ten system w pobranych. Także trzeba to zrobić. I teraz kolejna rzecz, która nas czeka, to całą tą zawartość Omeka trzeba skopiować. Ctrl A, Ctrl C, dajmy na to. I wkleić do Uniform Server, do katalogu www. Powiedzmy, że ja to zrobiłem już wcześniej. Powiedzmy, że tworzymy sobie folder etnomuzeum. Tak? Tutaj mamy folder etnomuzeum. Tworzymy sobie taki folder etnomuzeum i do tego folderu etnomuzeum wklejamy całą zawartość Omeka. Ja już to zrobiłem wcześniej. I teraz następny krok. Musimy znaleźć plik database ini, to jest tutaj ten plik, otworzyć go w edytorze kodu, powiedzmy w Notepadzie, i podać tutaj w tych wartościach te dane, któreśmy podawali przy tworzeniu bazy danych i użytkownika bazy danych. Czyli tak, tutaj mamy host, localhost, no i tu wszędzie muza, tak? Muza. Username muza, password muza, database name muza. Zapisujemy, tak? Tutaj mamy wszystkie te dane podane. Możemy sobie na tą chwilę zamknąć edytor. I teraz musimy kolejną rzecz zrobić, ponieważ domyślnie Omeka ma ustawiony język angielski, a my musimy ustawić sobie język polski, tak? Musimy sobie ustawić po prostu polskie tłumaczenie. Żeby to zrobić, musimy znaleźć folder application, czyli mamy tutaj folder application, się znajduje tutaj, widzimy w folderze www.etnomuzeum, tutaj mamy application, wchodzimy do application, tutaj mamy taki folder, który się nazywa config i tutaj mamy config ini, tak? Czyli mamy taki plik konfiguracyjny, też go sobie otworzymy tutaj w Notepadzie. I teraz tak, tutaj sobie zaznaczyłem, możemy sobie tutaj
wziąć na bok. Ja tutaj zaznaczyłem, że tak naprawdę w 31 linijce, tutaj, 31 linijka, mamy możliwość podania języka polskiego, tak? Czyli tutaj podajemy sobie PL i mamy, zapisujemy. Teraz dodatkowa rzecz. Przy użytkowaniu Omeka możemy natrafić na problemy z oprogramowaniem Image Magic, ale na serwerze lokalnym tak naprawdę, więc trzeba tutaj zrobić pewne czynności, takie około instalacyjne. W linijce 286, tutaj w tym pliku config.ini, musimy znaleźć taką sekcję, która się nazywa Derivative Images. Szukamy tego. Szukaj. Mamy. I tutaj musimy dodać ten wiersz, tak? Ten wiersz musimy dodać tutaj w tej sekcji. Możemy dodać to 286. Tak, czyli na przykład tutaj. Dodajemy ten wiersz. Zapisujemy plik. I teraz kolejna rzecz. Mamy też problem ze ścieżką PHP Command Line Interface podczas importu CSV. CSV będziemy wykorzystywać do importu metadanych, więc żeby się pozbyć tego kłopotu, musimy też zrobić pewną rzecz. W 166 linijce szukamy tutaj takiego wpisu. O, coś się nie udało znaleźć. Znaleźmy sobie tutaj to. Dobra, mamy. Teraz musimy ten tutaj wpis zamienić na ten. Tak? Czyli tutaj możemy sobie skopiować. Ctrl-C, tutaj sobie znaczamy i Ctrl-V. No i mamy. No i zapisujemy. Dobra, to mamy. I teraz ze względu na to, że powiedzmy, my teraz będziemy tworzyć wystawę muzealną, to warto by było na przykład domyślne publikacje, domyślną etykietę publikacje w systemy zmienić na zabytki, tak? Jeśli chodzi o tłumaczenie Omeka, to tłumaczyć możemy za pomocą oprogramowania, które się nazywa PoEdit. Z GitHub Omeka możemy pobrać plik PLPO, wyedytować go w PoEdit i zapisać go do PLMO. Ja już taki PLMO zrobiłem, możemy go teraz pobrać. Znaczy tam przetłumaczyłem te wpisy, zamieniając publikacje na zabytki. Pobieramy. Zapisz. Dobrze. I teraz należy ten plik wkleić do Application Languages, tak? Czyli tutaj sobie możemy zrobić coś takiego. Mamy Application Languages i tutaj po prostu sobie wklejamy ten gotowy już PLMO. No to tak jak mówię, na potrzeby muzeów, tak? Żeby zamienić te publikacje na chociażby zabytki. To jest taki przykład, prawda, tłumaczenia Omeka. Dobra, to zamieniamy plik w miejsce docelowe. No i mamy zrobione. Dobra, co dalej? Teraz tak. Musimy sobie zainstalować Omeka, tak? Musimy sobie Omeka zainstalować, więc możemy sobie tutaj kliknąć na kontrolerze www. Tu widzimy, że mamy serwowaną witrynę Etnomuzeum. Wchodzimy do środka. Tutaj damy sobie na lewą stronę tą kartę. A po prawej będziemy mieć nasz scenariusz. I teraz tak. Wprowadzamy
nazwę użytkownika, no to powiedzmy będzie Muza, posługujemy się tym Muza, hasło Muza 2020, jeszcze raz hasło, tutaj powiedzmy Muza, muza@muza.pl, e-mail, taki przykładowy, tutaj możemy sobie jeszcze raz podać ten e-mail, nazwę strony, przyjmijmy, że to będzie wirtualne etnomuzeum, tak, tutaj wirtualne etnomuzeum, tutaj opis, archiwum oraz opowieści cyfrowe, bardzo proszę. Teraz tak, jeśli chodzi o informacje o prawach autorskich, no to podamy CC BY 4.0, tak? Tutaj możemy sobie wkleić. Informacje o autorze, powiedzmy DPI. Jeśli to mamy, to możemy sobie zainstalować. Instalujemy Omeka. Dobrze. Jak się nam Omeka zainstalował, to idziemy sobie do panelu administracyjnego, bo to jest CMS, tak? Czyli ma stronę główną, ma jakby część frontendową, dostępną dla czytelnika i ma też, o i tak to wygląda, ma też stronę backendową, dostępną dla administratorów, tak? No to idziemy sobie do panelu administracyjnego. I teraz dostosujemy szatę graficzną. Tutaj Muza, wpisujemy Muza, hasło Muza i wchodzimy do środka. Przepraszam, Muza 2020. Muza 2020, tak jest. Dobrze, no i tak wygląda interfejs administracyjny. Tutaj widzimy, tutaj powinny być publikacje, już widzimy, że jest zamienione są te etykietki, przetłumaczone na zabytki. Tu mamy kolekcje, typy zabytków, etykiety. Dobra. To teraz przejdźmy sobie do ustawień wyglądu. Będziemy korzystać z domyślnego motywu graficznego, domyślnego szablonu Feng Shui. Weźmy sobie do konfiguracji tego szablonu. I teraz tak. Ja wcześniej przygotowałem paletę kolorów za pomocą oprogramowania Adobe Color. Mamy 5 kolorów, które wykorzystujemy. Tak. Kody kolorów tutaj też są podane. W odpowiednich miejscach należy je tak naprawdę skopiować i wkleić. Więc kopiujemy. Tekst. Background. Links. Buttons. Button text. No i nazwa strony. Mamy. Teraz tak, szukamy sekcji homepage, jest sekcja homepage i w sekcji homepage należy odznaczyć opcję Display Featured Collection, tak? Dobra, tu mamy odznaczone. Teraz w sekcji zabytki, to powinna być sekcja publikacje, tak? Przed tłumaczeniem. W sekcji zabytki oznaczamy tutaj tę opcję. Dobrze. Chodzi o to, aby miniatury wyświetlały się w większym rozmiarze. No i tutaj sobie zapisujemy zmianę. I zobaczmy, jak... O, troszeczkę zmieniło. Tylko teraz tak, ja tu coś sądzę, że... On jeszcze pamięta moje stare ustawienia. O właśnie, on pamiętał jeszcze moje stare ustawienia. Musiałem tutaj jakby odświeżyć. Czyli tak. Tak wygląda nasz interfejs. Tutaj już widzimy, że pewne kolorki zostały wprowadzone. No ale będziemy dalej sobie dostosowywać. Teraz idziemy do ustawień.
idziemy do ustawień. I teraz w ustawieniach wyglądu trzeba oznaczyć Show Element Set Headings, tak? Aby ukryć nazwę zestawu metadanych przy publikacji. Czyli tutaj to oznaczamy i zapisujemy. Kolejną rzeczą, tutaj możemy sobie też odświeżyć ładnie. Kolejną rzeczą jest zmiana koloru tego paska. On jest tutaj zdefiniowany w CSS-ach, w Cascading Stylesheet. Musimy dostać się do CSS i po prostu zmienić sobie ten kolor, tak? Tutaj tego czarnego paska. To jest tak naprawdę nagłówek, więc idziemy sobie tutaj do plików Omeka. Tutaj Teams, Default, CSS. Otwieramy ten style w Notepadzie i no, akurat tutaj też mam 1424 linijka. Szukamy tej 1424 linijki. 1424. Tutaj mam 1424 i tutaj to jest ten border color. Kolor obramowania, a my zmienimy ten kolor obramowania na taki, jak wcześniej sobie ustaliliśmy. O, hopla, zapisuję. Teraz możemy sobie pójść odświeżyć stronę. I widzimy, że tutaj ten paseczek zmienił kolor. Teraz kolejną rzecz, którą zrobimy, to dodamy nowy font Google'a dla tytułu strony. Tak, tutaj ten tytuł sobie zdefiniujemy takim fontem, jaki chcemy. No i skorzystamy z fontów Google'a, z AudioWide, z fontu z kroju AudioWide. I teraz tak. Musimy znaleźć tutaj w Teamsach, w default, musimy znaleźć plik header PHP. On się znajduje tutaj w folderze common. I otwieramy go za pomocą Notepada. I teraz tutaj musimy sobie w tym miejscu dodać odwołanie do tego nowego kroju, czyli tutaj sobie wklejamy ten fragmencik. Dobrze. Natomiast w pliku CSS musimy sobie zdefiniować ten nowy krój dla tutaj selektora CSS dla klasy site, dla selektora site title. Dobra, szukamy tutaj site title. Tu mamy. Szukamy dalej. O, tu mamy fonty. Tutaj sobie dodamy ten fragment kodu. Kopiuj, wklej i mamy. Dobra, tu zapisujemy. No i teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O, ale nam się jeszcze chyba nie zmienił. Jeszcze nam się nie zmienił ten nowy krój, mamy stary cały czas. Zobaczmy, co tam nie zagrało. Tutaj z powrotem. Tutaj mamy OK. Dobra, zrobię małą pauzę i spojrzę, co tutaj jest nie tak. No dobrze, już wiem. Tutaj wcześniej miałem
inny krój, ja to poprawię za chwilkę, tutaj w dokumencie, natomiast tutaj zamiast Railway, tutaj był inny krój, trzeba podać AudioWide, czyli tutaj w CSS podajemy AudioWide. Tutaj. Dobra, zobaczmy jak to wygląda. AudioWide. Dobra. I teraz zobaczymy sobie na stronie. No. No i teraz mamy nowy krój fontów w tytule. No ewentualnie nie wiem, czy ten cień tutaj pasuje, ale powiedzmy, że przynajmniej jest większy kontrast. No niech tak zostanie teraz. Dobra. Okej, no to co? To tutaj mamy i teraz instalujemy wtyczki. Więc tak, żeby zainstalować wtyczki, należy przede wszystkim pójść do backendu, kliknąć sobie wtyczki. Kliknąć wtyczki i teraz tak, włączamy wtyczkę Exhibit Builder. Ona nam posłuży do budowania wystawy. Dobrze, zapisujemy. Oraz Simple Pages. To jest wtyczka odpowiedzialna za tworzenie statycznych stron internetowych. Dobra. Natomiast kolejną wtyczkę musimy sobie pobrać. Potrzebujemy jeszcze wtyczki CSV Import, dzięki której zaimportujemy sobie metadane. Idziemy sobie tutaj do strony, pobieramy, zapisz. Dobra. Rozpakujmy tą wtyczkę. Dobra. Dobrze. I teraz tak. Żeby tą wtyczkę dołożyć do systemu, to musimy znaleźć folder plugins, który znajduje się tutaj w tym miejscu i przekopiujemy tutaj nasz CSV import. Gdzie my go mamy? Tutaj. Może jeszcze tutaj do środka. Do plugins. Dobra. OK. Jak mamy to zrobione, to musimy odświeżyć nasz backend. Widzimy, że mamy dostępną wtyczkę, możemy ją zainstalować. No i mamy gotowy system do tworzenia archiwum, kolekcji i wystawy cyfrowej. To jest koniec części pierwszej, która dotyczyła instalacji oraz konfiguracji Omeka. Zapraszam na część drugą, która będzie skupiała się na tworzeniu archiwum, kolekcji i wystawy cyfrowej. Dziękuję za uwagę.